Listopad 2024. Tego dnia będziemy mogli przejść tym mostkiem, który mamy w tle. Co to za mostek? No, mostek na miarę naszych czasów, mostek na miarę Białegostoku. Pozazdrościliśmy Warszawie i budujemy kładkę nad rzeką, rzeczką, rzeczułką białą. To długa historia tej inwestycji. Planowana była już od 2010 roku, kiedy powstawała tutaj galeria, kiedy planowane były bloki, ale jeszcze stała Jagiellonia Białystok, stał stadion. Starzy bywalcy wiedzą, o czym mówię. W tym miejscu miała być kładka, która miała pozwolić mieszkańcom przedostawać się z ulicy Jurowieckiej na Włókienniczą i odwrotnie. Od tego czasu zmieniło się bardzo dużo. Powstała Galeria Jurowiecka, powstał wieżowiec, powstały bloki, a i ulica Włókiennicza zmieniła swój charakter. Jest tu więcej mieszkań, pojawiły się nowe bloki, nowe mieszkania i nowi mieszkańcy. Do tego, żeby łatwiej im było przejść, nie trzeba było maszerować aż na ulicę Jurowiecką przy rondzie Świętej Faustyny, albo maszerować jeszcze dalej na okolice ulicy Sienkiewicza, ta kładka jest bardzo potrzebna. Ta kładka miała powstać najpierw za pieniądze prywatne. Miał w nie zainwestować inwestor, deweloper budujący tutaj bloki przy ulicy Jurowieckiej. Z różnych powodów nie doszło do skutku. Tak samo jak też nie doszło do skutku inwestycja i finansowanie tego przez firmę budującą hotel i galerię jurowiecką. Ostatecznie zostało to sfinansowane z pieniędzy publicznych. W 2017, potem 2019 roku miało być finansowane w ramach budżetu obywatelskiego, ale ostatecznie inwestycja zyskała za mało głosów, były ważniejsze. W tej chwili ta kładka powstaje nakładem dużych sił i środków. W 2024 ma, jak powiedziałem, w listopadzie być otwarta do użytku. Obecnie jest zbudowana i wygląda na to, że do 2024 roku, końca 2024 roku powstanie. Ile kosztuje? O 200 tysięcy więcej niż zakładali inwestorzy, niż zakładał Urząd Miasta, bo to z jego pieniędzy pochodzi zapłata za budowę tego obiektu. Miała kosztować 700 tysięcy, ostatecznie stanęło na 900 i tyle na tą chwilę ma kosztować. Ma mieć szerokość 4,5 metra, 16 metrów długości, ma mieć kawałek ciągu dla pieszych oraz kawałek wyznaczoną kładkę, po której mogą jeździć rowery. Mają być też tutaj zasadzone wokół drzewa, drzewka, krzewy. Na szczęście nie zdecydowano się karczować drzew ani krzaków, które rosną wzdłuż bulwarów i wzdłuż rzeki Białej. I ta zieleń, nieliczna zieleń, którą mamy w naszym mieście, w powszechnym szale betonowania, ta zieleń pozostanie w dalszym ciągu. Czy ten obiekt jest potrzebny, czy warty jest 900 tysięcy złotych, czy jesteście z niego Państwo zadowoleni? Pod tym materiałem, pod tym postem umieścimy sondę. Prosimy o Wasze zdanie, Wasze opinie, co sądzicie na ten temat i czy ta inwestycja jest potrzebna. Na razie jedna prośba skierowana do bardzo ważnego urzędnika w naszym mieście, wiceprezydenta Rafała Rudnickiego. Panie wiceprezydencie, bardzo prosimy, zanim nie przejdą piesi, zanim ta kładka nie zacznie działać, niech pan się nie chwali na Twitterze, bo jakoś tak to już jest, że jak się pan czymś pochwali na tym Twitterze, to zaraz przestaje działać. Tężnie przeżyliśmy, po prostu nikt nie miał kto oddychać. No cóż, toaleta też została przebudowana, w razie czego można było pójść do galerii. Ale jak się nam kładka zawali, jeszcze nie daj Boże z kimś, kto idzie albo chodzi, to będziemy mieli duży problem. Więc niech pan odczeka, tak po 2-3 miesiącach użytkowania można się pochwalić. Przemysław Sarosiek, dzień dobry Białystok. Dziękuję.